Wielki Czwartek gromadzimy się w Bazylice Katedralnej, aby sprawować uroczystą Eucharystię na zakończenie Wielkiego Postu. Raz, dwa. W Wielki Czwartek gromadzimy się w Bazylice Katedralnej, aby sprawować uroczystą Eucharystię na zakończenie Wielkiego Postu. Msza krzyżma, którą biskup diecezji koncelebruje ze swoim prezbiterium, jest radosnym dziękczynieniem za nieskończone miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie, którego obfitość oznaczają oleje święte, a także za szafarzy Bożego miłosierdzia przyjmowanego w sakramentach, za kapłanów. Dlatego ta msza sprawowana jest w szatach koloru białego i śpiewa się podczas niej anielski hymn Chwała na wysokości Bogu. Jest ona czytelnym znakiem jedności prezbiterów ze swoim biskupem, uczestniczących w jedynym i najwyższym kapłaństwie Chrystusa. Dlatego prezbiterzy koncelebrujący tę mszę są nie tylko świadkami poświęcenia krzyżma, ale razem z biskupem je poświęcają. Są bowiem pomocnikami i doradcami biskupa w codziennym posługiwaniu. Po homilii biskup diecezji, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, wezwie wszystkich obecnych w katedrze prezbiterów do odnowienia przyrzeczeń złożonych w dniu święceń. Zgodnie ze starożytną tradycją, biskup pobłogosławi olej chorych przed doksologią kończącą modlitwę eucharystyczną, a błogosławieństwo oleju katechumenów i konsekracja krzyżma będą miały miejsce po liturgii eucharystycznej przed obrzędem rozesłania. Po zakończeniu oleje zostaną odniesione do miejsca, w którym będą rozdzielane do wszystkich miejsc kultu naszej diecezji. Po otrzymaniu nowych olejów należy spalić zeszłoroczne.
Zgromadzenie święte,
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym i wiecznym kapłanem, niech będzie z wami. Bracia i siostry, przystępujemy do uroczystej liturgii otwierającej Triduum Sacrum. Tym dzisiejszym mocnym akcentem porannej mszy świętej, mszy świętej Krzyżma, jest przypomnienie o hierarchicznej strukturze Kościoła, którą budują sakramenty Jezusa Chrystusa, i jednocześnie przypominają nam, że jest to struktura zbawcza, że Kościół służy zbawieniu człowieka. Przystępujemy do Świętego Świętych, do Boga trzykroć świętego, do Jezusa, który jest świętym Bożym, do Niego, którego władza odpuszczania grzechów i uzdrawiania jest przekazywana kapłaństwu. Kapłaństwu Chrystusowemu, którego nośnikami są tak licznie dzisiaj zgromadzeni kapłani z naszej diecezji. Wśród nich są nie tylko biskupi i prezbiterzy, diakoni, ale również jubilaci 50-lecia kapłaństwa i 25-lecia kapłaństwa, którzy koncelebrują tutaj w prezbiterium tę mszę świętą. Będziemy się za nich modlić. Będziemy się modlić po to, by ich wierność trwała. Jednocześnie są to 50. rocznica urodzin naszego biskupa pomocniczego, księdza biskupa Marka Solarczyka. Jego też będziemy w sercu i w modlitwach nosić, zwłaszcza w dzisiejszym dniu. A teraz, by godnie sprawować te święte obrzędy, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, Ty zostałeś posłany przez Ojca, aby ubogim nieść dobrą nowinę o łasce i miłosierdziu. Kyrie eleison. Chryste, Ty przez swą krew uwolniłeś nas od grzechów i uczyniłeś królestwem oraz kapłanami dla swojego Ojca. Chryste eleison. Panie, Ty powierzyłeś Kościołowi posługę jednania, aby pociągnąć do siebie wszystkie stworzenia. Kyrie eleison. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
dexteram patris, miserere nobis. Tu solus dominus. Sancto Spiritum in gloria Dei Patris. Módlmy się. Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym i ustanowiłeś Go Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w Jego godności. Spraw, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więziom swobodę, abym obwieszczał rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszał wszystkich zasmuconych, bym rozweselił płaczących na Syjonie, abym im wieniec dał zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, zwać was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan, dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym szczepem Pana. Oto Słowo Boże. Na wieki będę sławił łaski Pana. Znalazłem Dawida, mojego sługę, namaściłem go moim świętym olejem, by ręka moja zawsze przy nim była i umocniało go moje ramię. Wierność i łaska, w moim imieniu Jego moc wywyższona. On będzie wołał do mnie, Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, opoką mojego zbawienia. Czytanie z Apokalipsy.
Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych,
abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie. Księdza, biskupi, ekscelencje, drodzy kapłani, zwłaszcza jubilaci, kapłani wszystkich stopni godności i posług, drodzy bracia i siostry, poprzez apokalipsę świętego Jana Bóg w osobie Jezusa Chrystusa przemawia do nas. Ja jestem Alfa i Omega. Co to znaczy? Że jest początkiem i końcem. Początkiem i końcem historii ludzkości. On w tej historii jest cały czas obecny. On cały czas prowadzi ludzkość do Królestwa Niebieskiego. Bo to mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. On jest zawsze. On jest wszechmogący. Dzisiejsza msza święta skupia się na sprawach najbardziej fundamentalnych, w które wierzymy. Jest to msza święta dotycząca osoby Jezusa Chrystusa i Jego dzieła, którym jest między innymi Kościół. Kościół pochodzenia boskiego, bo przez Jezusa powołany do istnienia. Kościół, który jest, jak ktoś się wyraził, siedmiopalczastą dłonią Ojca, dlatego że jest obdarowany siedmioma sakramentami. Dlatego w dzisiejszej mszy świętej święcimy święte oleje, które służą do sprawowania niektórych sakramentów. A więc jest to sakrament katechumenów, sakrament Chrztu Świętego przygotowujący się do nich katechumenów, olej katechumenów. Jest to również olej sakramentu chorych. I wreszcie olej Krzyżma Świętego, ten aromatyczny olej, który jest używany w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej, a więc chrztu i również bierzmowania i wszystkich stopni kapłaństwa. Ten olej również służy do
namaszczenia oddawanych do użytku kościołów, konsekracji kościołów, jak mówimy, konsekracji ołtarza. A więc olej, który przypomina nam właśnie tę strukturę sakramentalną Kościoła. Dzisiaj też słyszeliśmy dwa razy tekst świętego, cytowany przez świętego Łukasza, ale pochodzący z księgi proroka Izajasza. Tekst, który Jezus uznał za swój własny, który zacytował jako swój program mesjański. Na czym polega jego misja zbawcza ludzi, ludzkości? Zbawcza to znaczy ratunkowa, zbawcza to znaczy wybawiająca z sytuacji beznadziejnej, zbawcza to znaczy przywracająca do życia. Słyszeliśmy, że z księgi proroka Izajasza ten fragment odczytał zapisany w 61 rozdziale tego proroka: abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Nie zacytował, ale wiedział o tym i wszyscy słuchacze wiedzieli, że po to przyszedł, aby dać wieniec zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśni chwały zamiast przygnębienia na duchu. Taka jest jego misja. I ta misja się dokonuje, bo on idzie z nami, bo on jest z nami, bo on wszystko uczynił, żeby być z nami. Sakramentem sakramentów jest Eucharystia. Dzisiaj wspominamy i celebrujemy ustanowienie Eucharystii. Eucharystii, która jest nazywana sakramentem sakramentów. Ona oznacza rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa wśród nas. Dlatego nie tylko celebrujemy Eucharystię, a więc mszę świętą, ale również adorujemy Jezusa w postaciach eucharystycznych. I ta adoracja jest wyrazem naszej wiary, że On jest z nami w swoim ciele i krwi również. A więc jest i do nas podobny. Jest Synem Człowieczym, nie tylko Synem Bożym. Jest tym, który w swojej osobie łączy i naturę człowieka, i naturę Boga. I dzięki temu może nas prowadzić do Boga. Nie zapominajmy o tym, że wszystkie sakramenty, które są niejako związane i podporządkowane Eucharystii, to są sakramenty Chrystusa. Wszystkich siedem sakramentów ustanowił, wszystkie siedem ustanowił Jezus Chrystus sam osobiście. A więc te sakramenty już za Jego życia ziemskiego uprzedzały Jego słowa i czyny, które później będą powtarzane. Zapowiadały, przygotowały to, czego miał udzielić Kościołowi po wypełnieniu się wszystkiego. A więc te misteria życia Chrystusa są podstawą tego, czego Chrystus udziela teraz przez szafarzy swojego Kościoła w sakramentach. O szafarzach za chwilę, ale sakramenty Chrystusa to nie tylko na tym się kończą, bo są to jednocześnie sakramenty Kościoła, Kościoła, który jest oblubienicą Jezusa Chrystusa. Sakramenty Kościoła mówimy w dwojakim znaczeniu, podwójnym znaczeniu, bo one są najpierw sakramentami przez Kościół, w jakimś sensie, ponieważ jest on sakramentem działania Chrystusa. W sakramentach Chrystus jest obecny, jest działający. Tak jak działał za swojego życia ziemskiego, czyniąc cuda,
i głosząc słowa Królestwa Niebieskiego, ale jednocześnie to są sakramenty dla Kościoła, będąc sakramentami, które budują Kościół. Właśnie Kościół jest zbudowany na szkielecie, można by powiedzieć, sakramentów. Tych 7 sakramentów. I stąd też kapłaństwo urzędowe jest między innymi po to i przede wszystkim po to, żeby kapłani byli szafarzami sakramentów. Kapłaństwo urzędowe, by działali po otrzymaniu Ducha Świętego w swoich święceniach kapłańskich, działali w Jego imieniu i w Jego osobie. Mówimy in persona Christi. To jest jeden z fundamentalnych elementów budowy świadomości kapłana, że jestem i działam w imieniu i w Jego osobie. I powinien być zawsze czytelnym znakiem obecności Jezusa wśród swojego ludu. Jeżeli ta świadomość nam, kapłanów, umknie, wówczas jesteśmy tylko aktorami, a nie jesteśmy tymi, którzy istotowo są tymi, którzy działają i głoszą in persona Christi, głoszą Słowo Boże i jednocześnie udzielają sakramentów. Co więcej, to są sakramenty wiary. Wiara Kościoła poprzedza wiarę wierzącego. Wiary uczymy się od Kościoła. Kościół jest nośnikiem wiary. I stąd wynika ta zasada, dawno już stosowana, lex orandi, lex credendi. To znaczy, że modlitwa jest wyrazem wiary ludu, bo sakramenty wiary tę wiarę umacniają, budują i towarzyszą nam w bardzo ważnych momentach naszego życia. Eucharystia jako pokarm, sakrament przebaczenia grzechów jako sakrament leczący, również leczy sakrament chorych. Często choroba jest też wynikiem złego prowadzenia się, można powiedzieć, aczkolwiek oczywiście nie zawsze. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Kościół wierzy tak, jak się modli. A zatem kto mówi, że jest wierzący, a nie praktykujący, ten po prostu jako wierzący umiera, bo modlitwa poprzedza wiarę. A wiara kształtuje nasze życie. I wreszcie są to sakramenty zbawienia, bo rzeczywiście nas uzdalniają do tego, by wejść w orbitę istnienia Bożego. Udzielają łaski, którą oznaczają, tak to mówimy. Działają mocą zbawczego dzieła Chrystusa. Są konieczne do zbawienia. Bez sakramentów zbawienie staje się niemożliwe i trudny. Zawsze to jest aktem łaski Bożej. I ponieważ dzisiaj jest to dzień, w którym uświadamiamy sobie ustanowienie nie tylko Eucharystii, ale tego sakramentu, który służy Eucharystii, a więc sakramentu kapłaństwa, ponieważ Eucharystia stanowi źródło i szczyt Kościoła, tak samo jest nim w odniesieniu do posługi kapłańskiej. Kościół żyje dla Eucharystii, z Eucharystii żyje. Ecclesia de Eucharistia napisał taką encyklikę święty Jan Paweł II. I kapłan też żyje z Eucharystii i dla Eucharystii. Jeżeli tego nie czyni, przestaje być wyraźnym znakiem zbawczego kapłaństwa Chrystusowego. W Chrystusie osoba, słowo i czyn stanowiły jedno. W kapłanie też powinny stanowić jedno. Osoba, słowa i czyn. Kapłanem się jest, a nie wykonuje się tylko kapłaństwa. Tak jak wykonuje się jakikolwiek zawód. Kapłanem się po prostu jest. To jest pierwsza cecha istnienia, podstawowa cecha ontologiczna każdego
kapłana. Jestem tym, który ma swoją postawą, swoim życiem przypominać Jezusa Chrystusa, do Niego prowadzić. Stąd też wszystkie odejścia od tej drogi stanowią jednocześnie upadek wielu wiernych. Eucharystia bardzo pomaga, jest sakramentem jednoczenia. Jednoczenia ludu Bożego, jednoczenia Kościoła. O to się modlimy w każdej mszy świętej, ale też jednoczenia osobowości kapłańskiej, któremu zagraża niebezpieczeństwo rozproszenia wśród wielu różnorakich zadań. Jeżeli nie żyje Eucharystią, jeżeli nie celebruje codziennie, nawet gdy nie ma nikogo w Kościele, to wówczas się oddala od źródła swego kapłaństwa, oddala się od Jezusa Chrystusa. I otóż w ofierze eucharystycznej prawdziwe centrum życia kapłana i posługi oraz duchową moc odnajduje on we wszystkich potrzebach, gdy stawia czoła różnym zadaniom pasterskim. Kształtuje się w nim bardzo ważna postawa, czyli postawa miłości pasterskiej. To jest osobna kategoria, o której nie wolno nam zapominać. Powinniśmy być zawsze widoczni jako działający, jako kierujący się do innych z motywów miłości pasterskiej. I teraz dramat parafii to jest dramat zachodniej Europy, gdy nie ma kapłana. Bo gdy nie ma kapłana, nie ma obecności Eucharystii. Nie ma Eucharystii celebrowanej, nie ma adoracji eucharystycznej, która tam już całkowicie często zanikła. I te parafie umierają. Wierni nie są karmieni ani Słowem Bożym, ani również Eucharystią, innymi sakramentami. Zanikła na przykład spowiedź indywidualna. Ponieważ wróciłem w ostatnią sobotę z Medjugorje, tam przyglądałem się temu zjawisku niezwykłemu spowiedzi indywidualnych. Ludzie, którzy przyjeżdżają z 80 krajów świata, masowo stawiają w kolejkach do 50 lub więcej konfesjonałów, żeby odbyć spowiedź całego życia. Dochodzi do bardzo głębokich nawróceń. Ludzi, którzy przyjeżdżają z wątpliwościami, często nawet i ateiści, odchodząc od konfesjonału, płacząc i zmieniając radykalnie swoje życie. Takich świadectw jest mnóstwo. I dlatego, gdy krytykujemy kapłanów jako ludzi, to nie zapominajmy, że oni mają takie dwie ogromne moce przez Boga przekazane. Moc konsekracji, przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa i moc odpuszczania grzechów mocą Chrystusa. Żebyśmy mogli usłyszeć: odpuszczam Ci wszystkie grzechy Twoje i Ci nie grzesz więcej. Dziękujmy za kapłaństwo, dziękujmy za kapłanów. Tutaj są zebrani kapłani z naszej diecezji, którzy za chwilę odnowią przyrzeczenia kapłańskie. Ci kapłani, którzy pracują często w bardzo ciężkich warunkach, ale którzy mimo tych warunków, mimo właśnie tych wszystkich rozproszeń i rozmaitych posług i działań, są wierni. Wierność jest najczulszym wskaźnikiem prawdziwej miłości, w tym też miłości pasterskiej. I dlatego dzisiaj składamy serdeczne podziękowania księżom jubilatom, którzy obchodzą 50-lecie kapłaństwa, którzy obchodzą 25-lecie kapłaństwa, a więc złote i srebrne jubileusze kapłaństwa, za to, że są wierni, że trwają, że kochają po pastersku, że są związani ze swoimi parafiami. Od księdza, który pracuje w parafii, można się dużo więcej dowiedzieć o mieszkańcach tego obszaru
niż od jakiegokolwiek przedstawiciela władzy miejscowej. Znają swoje parafie jak swoje własne rodziny. I to jest wymiar ojcowski kapłaństwa. Dziękujmy Bogu, że mamy kapłanów, że mamy powołania. W tym roku znowu będziemy święcić grupę diakonów i również neopresbiterów, nowoświęconych kapłanów. To dzięki wierze rodziny, dzięki wierze Kościoła powołania się ujawniają i powołania rosną. Kościół niesie wszystkie powołania na swoich barkach, a są to barki Jezusa, który nosi na sobie krzyż również naszych grzechów, naszych niewierności i naszych słabości. Drodzy bracia kapłani, dziękuję wam dzisiaj najpierw za to, że istniejecie. Ens et bonum convertuntur, powiedział święty Tomasz. Za to, że istniejecie, jesteście ikonami obecności Jezusa Chrystusa i bądźcie takimi, bądźcie czytelnymi znakami Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie, gdzie kapłani często są przedstawiani w krzywym zwierciadle, gdzie nie dostrzega się ich właśnie nadprzyrodzonej mocy, którą w sobie noszą, wobec której my, kapłani, jesteśmy pokorni. Wiemy przecież, jak bardzo jesteśmy niegodni tej wielkiej świętości, która jest w nas złożona przez Boga i tych wielkich nadziei, jakie Bóg w nas pokłada. A więc będziemy przyrzekać, że chcemy odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga, że chcemy spełniać posługę słowa, że chcemy naśladować Chrystusa, dobrego pasterza, że chcemy ściśle jednoczyć się z Chrystusem. Was wszystkich, bracia i siostry, proszę o modlitwę za kapłanów emerytów, za kapłanów chorych, w tym za księdza biskupa Stanisława Kędziorę, który jest ciężko chory i przebywa dzisiaj w domu księży Bonifratrów, braci Bonifratrów, w domu medykalizowanym, gdzie ma codzienną opiekę medyczną zapewnioną. On był pokornym sługą Boga samego, wychowawcą tak wielu pokoleń kapłańskich, z którymi żył po bratersku, którzy go tak ciepło wspominają. Był przez kilka lat moim biskupem pomocniczym, a właściwie był biskupem pomocniczym od samego początku istnienia naszej diecezji, czyli od 25 lat. I teraz, gdy go siły opuszczają i fizyczne, i mentalne, módlmy się również i za niego. Módlmy się też za tych, którzy odeszli z kapłaństwa, którzy często później gorzko żałują, tak jak Piotr po zdradzie Jezusa Chrystusa, ale często już nie mają powrotu do kapłaństwa. Tych, którzy tkwią w uporze wobec buntu, w buncie przeciwko Kościołowi, który przecież jest również organizmem nadprzyrodzonym. Nie wolno oceniać Kościoła tylko od strony grzechu jego niektórych członków, ale trzeba widzieć go jako naszą matkę. To było jeden z pierwszych tytułów Kościoła. Matka Kościół, Ecclesia Mater. I dziękuję też za modlitwę za biskupów, którzy sprawują dzisiaj posługę po to, żeby ich postawa, ich słowa trafiały do serca i umysłów wiernych i żeby jedność naszego Kościoła lokalnego, Kościoła praskiego była coraz bardziej ścisła, budowana na Eucharystii, budowana na Jezusie, który z nas wszystkich gromadzi w jednym miejscu i w jednym czasie, byśmy z Nim byli na wieki wieków. Amen. Zgromadzeni w katedrze biskupi i prezbiterzy dokonają teraz odnowienia przyrzeczeń kapłańskich.
tak jak w dniu święceń wyrażą gotowość pobożnego sprawowania misteriów Chrystusa, naśladowania Go i coraz ściślejszego z Nim zjednoczenia. Otoczmy ich serdeczną modlitwą, prosząc, by Pan odnowił w nich pierwotną miłość. Drodzy bracia kapłani, gdy przyjmowaliście święcenia kapłańskie wobec biskupa i całego ludu Bożego, wyraziliście gotowość przyjęcia święceń kapłańskich i wszystkich obowiązków, które z kapłaństwem są związane. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was. Czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w dniu święceń wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pobożnie i z wiarą odprawiać misteria Chrystusa na chwałę Boga i dla uświęcenia ludu chrześcijańskiego zgodnie z tradycją Kościoła? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Czy chcesz naśladować przykład Chrystusa, dobrego pasterza, nie szukając własnej korzyści, troszczyć się o zbawienie ludzi? Chcę. Czy chcesz coraz ściślej jednoczyć się z Chrystusem, najwyższym kapłanem, i razem z Nim samego siebie poświęcać Bogu za zbawienie ludzi? Chcę z Bożą pomocą. Zwracam się do wszystkich tutaj obecnych i proszę was, módlcie się za waszych kapłanów. Niech Bóg hojnie udziela im swoich darów, aby jako wierni słudzy Chrystusa, najwyższego kapłana, prowadzili was do Niego, bo On jest źródłem zbawienia. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlcie się także za mnie, abym wiernie wypełniał urząd apostolski, który został mnie niegodnemu powierzony i wśród was był żywym wizerunkiem Chrystusa, kapłana, dobrego pasterza, nauczyciela i sługi wszystkich. Wołajmy do Niego: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Niech Pan nas zachowa w swojej miłości i niech doprowadzi pasterzy i lud im powierzony do życia wiecznego. Amen. W procesji z darami niesione są do ołtarza nie tylko chleb i wino, potrzebne do sprawowania Eucharystii, ale także oleje, które poświęcone przez modlitwę staną się materią niektórych sakramentów i uroczystości. W starożytności oliwa uchodziła za boski dar. Służyła bowiem do uśmierzania bólu, gojenia ran, przywrócenia świeżości zmęczonemu ciału i chłodzenia rozpalonej skóry, a także do rozweselania twarzy człowieka. W Starym Przymierzu namaszczano nią królów, kapłanów i proroków oraz oświetlano świątynię. Olej katechumenów będzie używany podczas chrztu i innych obrzędów liturgicznych, sprawowanych według formy nadzwyczajnej. Olejem chorych będą namaszczani ludzie cierpiący oraz znajdujący się w niebezpieczeństwie śmierci. Olej krzyżma używany będzie przy chrzcie, bierzmowaniu oraz święceniach biskupa i prezbiterów, a także podczas poświęcenia ołtarza i kościoła. Thank you.
Thank you.
Miłosierny Boże, niech Bóg przyjmie ofiarę z rąk Twoich. Miłosierny Boże, niech moc tej ofiary oczyści nas ze skutków grzechu, niech odnowi nasze życie i przyniesie nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez namaszczenie Duchem Świętym ustanowiłeś Twojego jednorodzonego Syna kapłanem nowego i wiecznego przymierza i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. Chrystus nie tylko obdarzył cały Kościół i cały lud odkupiony królestwem i kapłaństwem, lecz swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni ofiarę, przez którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci wieczną ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami, poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci. Starają się upodobnić do Chrystusa, składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając: Sanctus,
dobry przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, mną, Twoim niegodnym sługą, naszymi biskupami oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służących i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoim. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczynij ją doskonałą i miłą w sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego zmiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dzień przed męką wziął chleb i święty i wsiadł na ręce, a rozpocząwszy w niebie, dziękuję Bogu swojego Ojca Wszechmogącego i dziękuję Bogu starając błogosławił. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Cię, Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie,
stanie oraz chwalebne niebozdobienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi, dotrzymamy pod Ciebie darów, ofiarę czystą, świętą i doskonałą, lecz święte życia wiecznego i dzieli wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjął dar Twojego Syna, sprawiedliwego Pana i ofiarę naszego Patriarcha Abrahama. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami, męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Nastąpi teraz błogosławieństwo oleju chorych. Boże Ojcze wszelkiej pociechy, Ty przez swojego Syna chciałeś leczyć cierpienia chorych. Wysłuchaj łaskawie modlitwy pełnej wiary. Prosimy Cię, Boże, ześlij z niebios Twojego Ducha Świętego, Pocieszyciela, by Jego moc przeniknęła ten olej, który za Twoją sprawą wydało żywe drzewo dla pokrzepienia ciała. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, aby ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony, aby uwalniał od wszelkich cierpień, chorób i słabości. Boże, niech to będzie Twój święty olej dla nas przez Ciebie poświęcony w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Chrystusa naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmocny, w jedności Ducha Świętego, przebaczę Ci chwała przez wszystkie wieki. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Niego daj nam dzisiaj
zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z Pachami. Przekażcie sobie znak pokoju. Który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Boże, Ty nas umacniasz Twoimi sakramentami. Pokornie Cię prosimy, abyśmy szerzyli chrześcijańską miłość przez Chrystusa, Pana naszego. Nastąpi teraz błogosławieństwo oleju katechumenów, a po nim konsekracja krzyżma. Olej katechumenów, jak przypomina sama jego nazwa, służył dawniej do namaszczania osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nałożenie tego oleju ma być znakiem rzetelnego przygotowania i właściwego usposobienia do przyjęcia chrztu oraz gotowości do życia zgodnego z przyjętą łaską. Do oleju przeznaczonego na krzyżmo biskup dodaje wonny balsam jako symbol obfitości darów Ducha Świętego, który z tego oleju uczyni krzyżmo zbawienia. Następnie wypowiada uroczystą modlitwę, przez którą dokonuje poświęcenia tak przygotowanej materii. Podczas modlitwy będziemy błagać, aby wszyscy, którzy będą namaszczeni tym olejem, zostali oczyszczeni od zepsucia grzechu i włączeni w królewską, kapłańską i prorocką misję Chrystusa. Na znak udziału w konsekracji krzyżma wszyscy koncelebransi wyciągną prawą rękę nad olejem w geście epikletycznym podczas drugiej części modlitwy. Boże, mocy obrońca Twego ludu, Ty stworzyłeś olej, symbol siły. Racz pobłogosławić ten olej. Udziel męstwa katechumenom, którzy będą nim namaszczeni, aby przyjmując mądrość i moc od Ciebie, rozumieli głębiej Ewangelię Chrystusa, śmiało podejmowali trudy chrześcijańskiego życia i stawszy się godnymi przybrania za synów, radowali się z odrodzenia i życia w Twoim Kościele przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby pobłogosławił i poświęcił ten wonny olej. Niech ci, którzy będą nim na zewnątrz namaszczeni, otrzymają namaszczenie wewnętrzne i staną się godni boskiego odkupienia. Boże, Ty ustanowiłeś sakramenty i darzysz nas życiem. Dzięki składamy Twojej niewysłowionej miłości. Ty zapowiedziałeś w dziejach Starego Przymierza misterium oleju, który daje uświęcenie. I gdy nadeszła pełnia czasów, objawiłeś się ze szczególnym blaskiem w Twoim umiłowanym Synu. Albowiem Twój Syn, a nasz Pan, dokonawszy przez misterium paschalne zbawienia rodzaju ludzkiego, napełnił Twój Kościół Duchem Świętym i w cudowny sposób wyposażył łaskami z nieba, aby za Jego pośrednictwem spełniać w świecie dzieło zbawienia. Odtąd przez święte misterium krzyżma tak rozdzielasz ludziom bogactwa swej łaski, że Twoje dzieci odrodzone w wodzie chrztu przez namaszczenie otrzymują moc Ducha Świętego i upodobnienie do Chrystusa, uczestniczą w Jego posłannictwie prorockim, kapłańskim i królewskim. Błagamy Cię, Boże, niech moc Twej łaski sprawi, aby ten olej zmieszany z wonnościami stał się dla nas sakramentem przynoszącym Twoje błogosławieństwo. Ześlij hojnie dary Ducha Świętego na braci naszych, którzy zostaną nim namaszczeni. Miejsca i rzeczy namaszczone świętym olejem napełnił blaskiem świętości. Przed wszystkim jednak spraw, aby przez sakramenty, w których będziemy używali ten olej, wzrastał Twój Kościół, aż dojdzie do tej pełni, w której Ty, jaśniejący światłem wiekuistym, będziesz wszystkim dla wszystkich z Chrystusem w Duchu Świętym przez wszystkie wieki wieków. Księże arcybiskupie, nasz pasterzu, ekscelencje, czcigodni jubilanci. W dzisiejszej prefacji padły słowa. Chrystus w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie, poświęcając swoje życie dla Boga i dla zbawienia braci, starają się upodobnić do Chrystusa. Wielki Czwartek to dla nas kapłanów dzień szczególny. Gromadzimy się w naszym wieczerniku w roku jubileuszu naszej diecezji 25-lecia. Dziś idziemy do tego wieczernika i dotykamy początków naszego powołania. I możemy choć na chwilę zatrzymać się nad tajemnicą naszego powołania. Dzień, kiedy możemy wrócić myślą do tych momentów, kiedy w naszych sercach rodziło się pragnienie służby Bogu. Wrócić na nowo, uświadomić sobie, że nasze kapłaństwo to niezasłużony dar otrzymany dzięki wielkiej miłości Boga do człowieka. W tegorocznym liście do kapłanów na Wielki Czwartek
pasterze Kościoła katolickiego w Polsce piszą: od dnia, w którym przyjęliśmy sakrament święceń, stajemy z drżeniem wobec Chrystusowego posłania. Idźcie i głoście. Uświadamiamy sobie, jak ważna jest wierność misji, którą powinniśmy przeżywać w mocy Ducha Świętego i stawać się dla współczesnego świata świadkami Chrystusa, jedynego nauczyciela i dobrego pasterza. To On zachęca nas, abyśmy byli znakiem autentyczności wiary, którą otrzymaliśmy, pielęgnujemy i pragniemy z apostolskim oddaniem głosić innym. Bogactwo tego daru przywołuje tak wiele refleksji na temat naszego posługiwania. Ekscelencjo księże arcybiskupie, życzymy Bożej opieki i wiele sił wśród rozlicznych obowiązków, zarówno tych diecezjalnych, jak i na gruncie Kościoła powszechnego. Nasz pasterzu, niech to Twoje biskupie zawołanie Majores Deus, Bóg jest większy, urzeczywistnia się każdego dnia poprzez życie i apostolską posługę. Przeżywane w ostatnich miesiącach doświadczenia ciężkie choroby, kiedy jest się tylko cztery godziny od śmierci, niech pomaga odkrywać w ekscelencji moc modlitwy, dzięki której nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Ekscelencjo księże biskupie Kazimierzu, można powiedzieć nasz patriarcho i dzisiejszy jubileusz, w tym roku 35 lat posługi biskupiej. Ekscelencjo, cieszymy się, że jesteś z nami, że żyjesz ciągle życiem naszej diecezji. Po 25 latach od jej powołania możesz przyglądać się i przyglądać się, jak rozwija się to dzieło, które rozpocząłeś. Znasz nas wszystkich doskonale i czasami wydaje się, że więcej wiesz o nas niż my sami. Dziękując Bogu za Twe 35 lat biskupstwa, życzymy, niech dobry Bóg pomnaża Ci zdrowia i siły, abyś mógł dalej służyć naszej diecezji, choćby przez następne 35 lat w biskupstwie. Życzymy natchnień na kolejne biblijne i nie tylko biblijne myśli. Ekscelencjo biskupie Stanisławie, który jesteś chory, jesteśmy z Tobą w Twojej drodze krzyżowej, w Twoim cierpieniu i polecamy Cię opiece Najwyższemu Pasterzowi i Matce Najświętszej. Ekscelencjo biskupie Marku, o pięknie Boga, Jego miłości. I to nie tylko jak byle jaki kanarek, ale jak mogliśmy ostatnio usłyszeć, w oczach niektórych jesteś jak młody orzeł. Ten rok dla Ciebie jest szczególny. Minęło 5 lat od święceń biskupich. Dziś Twoje 50. urodziny, a już niedługo 25. rocznica święceń prezbiteratu. 5, 25, 50. Ta liczba 5 towarzyszy szczególnie w tym roku. W Biblii mowa jest o 5 chlebach danych dla wykarmienia ludzi, o 5 talentach. Piątka symbolizuje więc coś dodatkowego. Coś, gdy się wypełni, będzie objawieniem daru łaski. I tego wypełnienia daru łaski serca Ci życzymy. Trzygodni jubilaci. 25 lat kapłaństwa to początek lata kapłańskiego, a 50 to pełnia tego lata kapłańskiego. Życzymy wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Panna otacza Was matczyną miłością, opieką, szczególnie w trudnych chwilach, i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne łaski. Podejmowany trud zmagania z codziennością niech Was uskrzydla i pozwoli dostrzec piękno i głębię życia kapłańskiego. Niech nasza patronka, Matka Boska Zwycięska, prowadzi nas, kapłanów, i pomaga w walce o naszą świętość i zbawienie świata. Thank you.
Drodzy kapłani, szczególnie obchodzący w tym roku jubileusz 50 i 25-lecia posługi kapłańskiej. 50 i 25 lat temu w katedrze wymieniono pojedynczo wasze imiona. Jan, Tadeusz, Ryszard, Tomasz, Sylwester, Mieczysław, Janusz, Wojciech, Krzysztof, Marek, Grzegorz. Krzysztof. Można je było wymienić dlatego, że każdy z was wcześniej usłyszał, jak wymawia je Pan. Ponieważ każdy z was doświadczył, że Pan go zna i pragnie go, i że dobrze jest posłuchać jego słów. Pójdź za mną. Przed Bogiem nie jesteście masą. On was zna z imienia i woła was takimi, jakimi jesteście. I każdy z osobna odpowiedział na to słowami pradawnej odpowiedzi Abrahama, Samuela i proroków. Oto jestem. I poszedł tak, jak poszedł Izajasz, gdy usłyszał wołanie Pana. Czy jest tam ktoś, kogo mógłbym posłać? Dziś, drodzy kapłani, dziękujemy wam w imieniu wiernych naszej diecezji, którzy poprzez waszą posługę mogli doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać odpowiedź życia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenne dla wspólnoty Kościoła jest wasze oddanie się Panu Bogu i wierna odpowiedź na Jego wezwanie pomimo trudności napotkanych w ciągu tak wielu lat posłuszeństwa Jego woli. Prosimy żywego Boga, aby pozwolił wam dalej iść kapłańską drogą z radosnym sercem i odwagą niesienia Jego słowa. Niech dobry Pan ponad wszystkimi naszymi podziękowaniami okaże wam swoją wdzięczność i obdarzy potrzebnymi łaskami, abyście stale doświadczali i czuli, jak bardzo prawdziwe są słowa. Ja jestem z tobą przez wszystkie dni, do końca czasów i ponad wszelkim czasem, na wieczność. Jedno ogłoszenie wybiegające trochę do przodu, jeśli chodzi o termin, dotyczące wszystkich proboszczów, mianowicie w związku z przygotowywaną peregrynacją kopii cudownego obrazu jasnogórskiego odbędzie się spotkanie wszystkich proboszczów naszej diecezji 11 maja o godzinie 10 w sali kurialnej. Przypominam, 11 maja, godzina 10. I drugie ogłoszenie, na które wszyscy bardzo czekają. W zasadzie zaproszenie, jeśli chodzi o poczęstunek. Mam nieskrywaną przyjemność zaprosić na poczęstunek do podziemi katedry. Tym bardziej, że jest tam tort w związku z 50. rocznicą urodzin naszego księdza biskupa Marka, ale również miał wielkie szczęście urodzić się tego samego dnia obecny pośród nas ksiądz Przemysław Macios. I obydwa jubilaci zapraszają na tort. Miałem przyjemność już widzieć ten tort. Muszę powiedzieć, że warto zejść, bo jest tort o niesamowitych rozmiarach, niesamowitym wyglądzie, no i pewnie niesamowitym smaku. Dlatego zapraszam.
Ekscelencje, drodzy księża biskupi, drodzy kapłani, jeszcze muszę ujawnić inną informację i tajemnicę, o której nie wiemy. Wczoraj była 25. rocznica ingresu do tej katedry naszego biskupa seniora Kazimierza. I za to też dziękujemy. Ja zasiadam na tej katedrze, na której on zasiadł 25 lat temu. I życzymy, żeby następne 25 lat temu w takiej dobrej formie służył Kościołowi, a zwłaszcza naszemu warszawsko-praskiemu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, które stworzył niebo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
święty.